Cześć, jestem Weronika. Dzisiaj jesteśmy w studiu nagraniowym Radia Mors. Jest ze mną gość specjalny, gość, którego już mogliście e, zobaczyć na naszym kanale jakiś czas temu przy okazji e, debiutu i piosenki Headspace. I teraz gościmy go e, po raz drugi. Jest z nami Adrian Dwornicki, Adriatyk. Cześć Adrian. Cześć, dzień dobry. Powiedz nam... Jak zmieniło się Twoje życie od debiutu właśnie z piosenką Headspace? Po debiucie udało się zorganizować kilka koncertów, jak również wziąć udział w kilku ważnych i dosyć istotnych konkursach wokalnych. A między, inna, między innymi udało się osiągnąć w zeszłym roku, w październiku, sukces, na który w sumie nawet nie liczyłem. W międzynarodowym konkursie wokalnym Sanremo, Sanremo Senior udało się zdobyć pierwsze miejsce za interpretację właśnie autorskiego utworu Headspace. Gratulujemy Ci i mamy nadzieję, że kolejne konkursy też będą dla Ciebie owocne. Ja jeszcze bym na chwilę chciała wrócić do um, początków Twojej twórczości, bo. E tak naprawdę, jak sobie przeglądałam, to i wszystkie twoje covery, i twoje piosenki autorskie są w języku angielskim. I skąd się to wzięło, że akurat zdecydowałeś się tworzyć w języku angielskim i raczej nie śpiewasz w języku polskim? Kiedy, kiedy zacząłem w ogóle śpiewać ponad 20 lat temu, no jednak ten, ten język. Angielski, plastyka, że tak powiem, języka angielskiego i sposób przekazywania emocji, właśnie śpiewając po angielsku, był dla mnie znacznie łatwiejszy i też pomagał mi przekazywać te, te emocje. No język polski nie jest aż tak prosty w odbiorze. I trudno też artyście przekazać te emocje, które w nim siedzą i którymi chciałby się podzielić. Dlatego też ten język angielski w znacznym stopniu właśnie dlatego śpiewam w gruncie rzeczy po angielsku. A kontynuując jeszcze tą tematykę coverów. Jak w ogóle wybierasz piosenki, które y, chcesz coverować? Czy masz jakiś może y, specjalny proces, jakieś kryteria, y, które decydują o tym, że właśnie y, tę piosenkę wybierasz? E Mam taki klucz, kierując się takim kluczem, iż e, słuchając e, wykonawców e, podobnych do moich ulubionych wykonawców, czy, tak jak na przykład e, jeśli chodzi tutaj o Tomasa Andersa, czy też e, innych wykonawców, e, również zesp włoski zespół Nowe Częto, no to wówczas e, słucham podobnych wykonawców e, e, do tych moich ulubionych, no i jeśli utwory mm, są dla mnie proste w odbiorze, proste w przekazie i również proste w tym kontekście, że sam będę mógł je nagrać w takim kontekście, w jakim one były nagrane, a dodam tylko, że większość tych utworów, które nagrywam, śpiewane są w większości przez kobiety. Także tym bardziej tutaj, tutaj, no to jest właśnie ten klucz. Jeśli utwór faktycznie słuchowo wpadnie mi w ucho, no to praktycznie następnego dnia albo po kilku dniach zostaje nagrane. Czy jest jakiś utwór, który zawsze chciałeś zaśpiewać jako właśnie cover, ale jeszcze nie miałeś okazji? E, tak, jest taki, jest taki utwór, e, tutaj wyjątkowo już nieśpiewany przez kobietę i również z zupełnie innego nurtu muzycznego, w którym operuję na co dzień. E, no jest to zespół Scorpions i Still Loving You. Także też podchodzę do, do tego utworu właśnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli już zaczęły się jakieś prace tak, nad tym? Tak. A czy jest może jakiś artysta albo zespół z którym bardzo chciałbyś współpracować tak muzycznie? Powiem szczerze, tak. Nawet dwóch wykonawca, na którego muzyce się wychowałem, czyli Thomas Anders, ale teraz obecnie współczesny, współczesny DJ artysta, Purple Disco Machine. To życzymy ci, żeby kiedyś udało ci się zawiązać taką współpracę. My rozmawialiśmy sobie troszeczkę o samych początkach, więc może teraz posłuchajmy sobie właśnie piosenki Headspace Twojej pierwszej debiutu w wykonaniu właśnie Adriatyka. 20 marca ukazał się singiel Anytime, twój najnowszy i jakie były twoje inspiracje podczas tworzenia tego singla? Już po wydaniu debiutu rozpocząłem pracę, wiedziałem doskonale jaki będzie mój kolejny krok artystyczny i co zostanie wypuszczone. No i właśnie rozpocząłem pracę nad utworem Anytime. Dodam tylko, że utwór Anytime jest coverem włoskiego zespołu Nowecento, zespołu, który nagrywa czy wywodzi się ze sfery lat 80. Nurtu italo Disco. ale ten utwór w idealnie pokazuje, jaką drogę zespół przez 20, prawie 30 lat twórczości, jaką drogę przeszedł. No, ja miałem okazję ten utwór usłyszeć 3 lata temu. Wówczas, kiedy podchodziłem do y, nagrania oryginalnego coveru, y, no, wówczas nie było tak łatwo, bo tutaj y, znowu wokal wiodący y, tworzy kobieta, czyli y, też na samym początku nie było, nie było to proste, ale w roku 2023 y, podeszłem do tego utworu po raz kolejny. No i spodobał mi się on na tyle, że już wówczas wiedziałem, że chcę nagrać profesjonalny cover, nie tak jak miało to miejsce do tej pory i właśnie padło na ten, na ten utwór. Dodam tylko, że sferę muzyczną, szatę muzyczną nadała tutaj również tak jak przy moim debiutanckim singlu Zuzanna Ossowska, która nagrywa pod pseudonimem artystycznym Osso. A o czym jest Single Anytime? Jakie tematy porusza? Single Anytime w gruncie rzeczy e, e, mówi o przyjaźni, o szeroko pojętej miłości, ale również o tym, e, że zazwyczaj mm, boimy się sięgnąć po nasze marzenia. E, mamy je praktycznie na wyciągnięcie ręki, ale boimy się po, nie, po nie sięgnąć. I w gruncie rzeczy, jeśli naprawdę, naprawdę czegoś pragniemy, czegoś chcemy. To jest to do, do zrealizowania za każdym razem, kiedy tego naprawdę chcemy. Oczywiście oglądałam twój klip również w serwisie YouTube i zastanawiam się, skąd taki zamysł na teledysk, ten motyw takiej kliszy fotograficznej, skąd to się wzięło? Zależało mi na tym, aby też nieco właśnie statycznie z jednego lub dwóch ujęć i w czerni i bieli, bo y, cały teledysk jest również czarno-biały, aby, że tak powiem, odbiorca miał doskonały kontakt z, z artystą, czyli taka intymna, intymna rozmowa, intymny przekaz między artystą a odbiorcą. A dlaczego zdecydowałeś się wydać ten singiel również w formie fizycznej, bo takowa również powstała? Dokładnie tak. No, zależało mi jednak na tym, aby. E no dzisiaj praktycznie w takiej formie, w jakiej ja wydałem i debiutancki single, i ten single kolejny, praktycznie w takiej formie single się już nie wydaje. No, Ale mi jednak zależało na tym, żeby też w wersji fizycznej ta limitowana edycja również się ukazała. Na tę chwilę jest 50 limitowanych sztuk, ale planuję jeszcze hmm, Około 150 egzemplarzy zrobić, które będą najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości dostępne na moim kanale na Bandcampie. Porozmawialiśmy trochę o nowościach. Za chwilę porozmawiamy sobie o jeszcze nowszych singlach. Ale tymczasem posłuchajmy sobie Anytime. piosenka Anytime jest zapowiedzią jakiegoś większego materiału. Czy, czy, czy szykujesz dla słuchaczy jakieś nowe wydawnictwa w najbliższym czasie? Dokładnie tak. No, ten rok będzie wyjątkowo y, bogaty. Y, tą sferę y, coverową, jako artysta coverowy, będę chciał zamknąć w przyszłym miesiącu pod koniec maja y, kolejną premierą, kolejnym singlem, który również jest y, coverem. Y, tym razem przenosimy się na początek lat 90. Dokładnie do roku 1993. Krótka historia tego utworu, który, który ukaże się pod koniec maja. Zatytułowany Kapitan Nemo. Kapitan Nemo w gruncie rzeczy pierwszym artystą, który wykonywał ten utwór był to fiński duet The Dive w 1991 roku. Jednakże sukces tym utworem Komercyjny sukces, tym utworem udało się osiągnąć Starze Breitman, brytyjskiej sopranistce, brytyjskiej wokalistce w 1993 roku właśnie. I w nawiązaniu do tej szaty muzycznej, jak również wykonania tekstu, podeszliśmy tutaj do tematu, szatę muzyczną wykonał już kto inny, a dokładnie Studio 11 złodzi do oryginalnej ścieżki dźwiękowej, która wykonywana była właśnie w 1993 roku przez Sarę Brightman. No i zależało mi tutaj, aby też oddać w jakim stopniu nie może jeden do jednego jak w oryginale brzmi ten utwór, ale też pokazać jakość i głębię tego utworu. Dlatego też ten trzeci utwór nieprzypadkowo będzie moim trzecim singlem. A czy Kapitan Nemo i Any Time będzie zapowiedzią jakieś Płyty jakiegoś większego wydawnictwa w, z Twoim udziałem? Tak, e, kapitan Nemo będzie ostatnim, jeśli chodzi o sferę coverową, i teraz rozpoczynam, już właściwie rozpocząłem w listopadzie zeszłego roku pracę nad e, autorskim materiałem do e, mini albumu Tryptyk. E, tu też nie przypadkowo właśnie taki tytuł, ponieważ na tym Tryptyku znajdą się trzy nowe autorskie utworu, utwory, utwór Light, Darkness i In Between Day and Night. Utwór e, Light jest już nagrany, na początku przyszłego tygodnia będziemy dogrywać w Warszawie wokale i tutaj e, też jakoby e, zatoczę pewne koło, bo przy całej epce, przy całym mini-albumie współpracuję z Zuzanną Ostowską, także ona odpowiada tutaj za tę sferę muzyczną. Tutaj przedpremierowo zdradziłeś nam trochę szczegółów, to może powiesz nam jeszcze, czy planujesz może wydać jakiś singiel, z którym już ponownie wystąpisz w preselekcjach na Eurowizję, tak samo jak z singlem Headspace. Dokładnie tak, planuję Wyd z mini albumu Tryptyk. Utwór light ukaże się pod koniec września i ten utwór właśnie zostanie zgłoszony do polskich preselekcji na Eurowizję, jeśli takowe oczywiście zostaną ogłoszone. Czy to jest jakiś taki twój cel y, długoplanowy, który chciałbyś zrealizować i czy teraz właśnie na tym będziesz skupiał swoją karierę? Też poniekąd tak, ale też rozpocząłem w ostatnim czasie pracę nad stworzeniem nieco szerszej, szerszego pakietu koncertowego, który opierałby się i na tych wcześniej wykonywanych coverach, jak również na autorskim materiale. Czyli możemy się spodziewać jakiejś trasy koncertowej tak, jak w twoim wykonaniu. Tak. A czy możesz nam zdradzić może, kiedy taka trasa jest planowana? Mam nadzieję, że na, w, pierwszym, w pierwszym kwartale lub w pierwszym półroczu przyszłego roku 2025. Chciałbyś może zapowiedzieć teraz swoją najnowszą piosenkę. Bardzo serdecznie zachęcam do posłuchania nowego utworu Kapitan Demo. Zradziłeś nam dużo nowości, dużo przedpremierowych wątków. Trzymamy mocno za Ciebie kciuki, za Twoją karierę i mamy nadzieję, że zrealizujesz wszystkie swoje plany, które sobie obrałeś, i wszystkie cele zostaną wypełnione. Dziękuję serdecznie, też mam taką nadzieję. A teraz posłuchajmy sobie piosenki Kapitan Nemo. Cześć.